Jest piątek, 20 dzień kwietnia. Serdecznie zapraszamy na najnowsze wydanie krośnieńskich wydarzeń. Dzisiaj w programie opowiemy o szczęśliwym finale walki o ulicę Podgórną. W końcu doczekaliśmy się tego, że jest ulica Podgórna, co mnie bardzo naprawdę cieszy. Będziemy zachęcać do założenia dzieciom wyjątkowego paszportu. To jest bardzo fajny pomysł i będę wszystkie zbierała pieczątki, które są. Oraz opowiemy o zmaganiach gimnazjalistów podczas najważniejszego dla nich jak do tej pory egzaminu. Prościej niż myślałem. Myślałem, że będzie o wiele trudniejszy. Dzisiaj imieniny obchodzą Agnieszka, Tymon i Czesław. Solenizantom życzymy spełnienia marzeń, a Państwa zapraszamy na przegląd najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Pierwszy krok do zwycięstwa wykonany. Wojewoda lubuski przystał na prośbę mieszkańców i ulicę Aleja Solidarności Krośnieńskiej zmienił na Podgórną. To było już od dawna, jak pamiętam, tylko do szkoły chodziłam, to tu zawsze była Podgórna. Jestem za tą, że Podgórna była. Przypomnijmy, że 15 marca wojewoda lubuski zmienił nazwę ulicy WOP na Aleję Solidarności Krośnieńskiej. Dodajmy, że wbrew woli mieszkańców. Jednak zarówno oni, jak i władze miasta nie poddali się i zawalczyli o ulicę Podgórną. W końcu doczekaliśmy się tego, że jest ulica Podgórna, co mnie bardzo naprawdę cieszy. Mieszkańcy tej ulicy wysłali do wojewody lubuskiego 82 listy, w których prosili o zmianę nazwy ulicy. Mieszkańcy zadziałali. Mieszkańcy napisali list do wojewody. Oczywiście Urząd Miasta i Radni przekazali ten list razem z naszym postulatem, z naszą prośbą. No i super, wojewoda jednak przychylił się do naszej decyzji. Decyzja wojewody, w której czytamy, wyrażam zgodę na zmianę nazwy Aleja Solidarności Krośnieńskiej na nazwę Ulica Podgórna, jest jednak dopiero pierwszym krokiem ku zmianie tej nazwy. Aby stała się ona faktem, zgodnie z ustawą dekomunizacyjną, potrzebna jest jeszcze opinia z Instytutu Pamięci Narodowej. Jesteśmy po sesji. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy zgody z IPN na zmianę nazwy ulicy. Czekamy na takową i jak tylko taka zgoda do nas wpłynie, natychmiast podejmiemy działania ku temu, aby zmienić nazwę ulicy. Mieszkańcy ulicy Podgórnej z niecierpliwością czekają na pismo z IPN-u, zaznaczając jednocześnie, że ich walka o ulicę Podgórną nie ma nic wspólnego z nieszanowaniem historii, której częścią jest Solidarność. Można tą nazwę ulicy tej Solidarności gdzieś tam inną nazwać. Po co to akurat to? Zawsze była Podgórna. Działania mieszkańców tej ulicy pokazują, że krośnianie mają coraz większą świadomość obywatelską. Władze Krosna Odrzańskiego i radni zawsze powtarzają i powtarzali, że tak naprawdę prawdziwa władza jest w rękach mieszkańców. To oni decydują. My zawsze, jak podejmujemy jakieś kluczowe decyzje, to pytamy o opinię mieszkańców, no bo tak naprawdę to wszystko dla nich jest robione, a nie dla nas. I tutaj ten przypadek pokazuje dobitnie właśnie, że to mieszkańcy wywalczyli sobie to, co chcieli otrzymać, czyli nazwę były ulicy WOP na ulicę Podgórną. Zmiana nazwy ulicy Aleja Solidarności Krośnieńskiej na ulicę Podgórną nastąpi w trybie ustawy dekomunizacyjnej. Oznacza to, że mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów z nią związanych. Odra jest obecna w życiu każdego krośnianina od zawsze. Ale co o Odrze wiadomo? To druga rzeka co do wielkości w naszym kraju. No w tej chwili to jest w ogóle nieeksploatowana. Jest ładna rzeka, że też lubię wylewać. Szkody trochę narobi, ale tak jest przyjemnie. Wiadomo też, że zamieszkują ją ryby. Leszcze, krenie, okonie. Boleń jest też. No, bolenia też teraz już mają, dopiero będzie można to łapać. To jednak nie wszystkie gatunki, które możemy w Odrze spotkać. Dlatego organizatorzy rybobrania zaprosili wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Żeby się dowiedzieć, jakie ryby pływają w Odrze. Aby poznać je wszystkie, a przy tym dobrze się bawić, potrzebny jest paszport rzeki Odry. To jest bardzo fajny pomysł i będę wszystkie zbierała pieczątki, które są. Tamten piątek dostałem paszport od pani Moniki. Dostałem paszport w szkole i w tym paszporcie się zbiera pieczątki. Pieczątki są potrzebne, aby poznać wszystkich mieszkańców zamieszkujących rzekę przepływającą przez Krosno Odrzańskie, ale nie tylko. Paszporty rzeki Odry to taka edukacja przez zabawę. Zachęcamy dzieci do tego, by kolekcjonowały pieczątki, poznając instytucje na terenie naszej gminy. Pieczątek będzie można zdobyć 16. Co tydzień organizatorzy rybobrania ogłaszają nowe miejsce. Pierwsza jest do zdobycia w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek.
Każdego dnia przychodzą do nas gromadki dzieci po pieczątki, są bardzo zadowolone i cieszymy się, że ktoś zorganizował tak pozytywną akcję jak paszport rzeki Odry. Druga w Krośnieńskiej Bibliotece. Dzieci przychodzą, są zainteresowane i bardzo są zadowolone, że pani wbija pieczątkę do paszportu i wychodzą i bardzo są uśmiechnięte. Na fanpage'u Rybobrania na profilu społecznościowym Facebook można znaleźć informacje, gdzie w paszport można wbić kolejne pieczątki. Ostatnie będą do zdobycia podczas rybobrania. Należy rozpoznać 3 gatunki ryb losowo wskazane i dla każdego milusińskiego, który te rybki rozpozna i który zdobędzie w ten sposób ostatnią pieczątkę, będzie atrakcyjna nagroda. Zarówno ta nagroda, jak i forma nauki przez zabawę już podbiła serca małych krośnian. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Mieszkańcy Odry są już dobrze znani. Odrze pływają ryby sum, karp, leszcz, szczupak. Sandacz. Miętus, boleń, tleń. Paszporty rzeki Odry można otrzymać w szkołach oraz w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta. Zabawa potrwa do 10 czerwca. Trzeba się jednak pospieszyć, ponieważ dokumenty można rejestrować tylko do 5 maja, a tylko paszporty z numerem nadanym przez organizatorów biorą udział w zabawie. Za kilka minut rozpocznie się dla tych młodych osób najważniejszy jak do tej pory egzamin. O godzinie 9:00 gimnazjaliści zobaczą zadania pierwszego z kilku testów. Prościej niż myślałem. Myślałem, że będzie o wiele trudniejszy, ale jakoś tam mi wyszło. Na moje oczekiwania poszedł się całkiem dobrze. Nie zestresowałem się akurat ja. Myślę, że inni trochę bardziej się zestresowali. No i w sumie było to spoko wszystko. W pierwszy dzień gimnazjaliści pisali test z historii i wiedzy o społeczeństwie. Dla mnie niekoniecznie łatwa. Przygotowywałam się, a przynajmniej próbowałam większość rzeczy powtórzyć, ale byłam trochę zaskoczona niektórymi rzeczami. Było kilka wydarzeń, których nie znałam albo nie kojarzyłam, może też przespałam na lekcji. Historia uważam, że była dość łatwa, ponieważ były to rzeczy oczywiste z lekcji, które mogliśmy wynieść. Nie wiedziałem odpowiedzi na jedno pytanie, ponieważ zapomniałem, pomyliłem się. Na drugie pytanie, na które jestem pewien, że mam błąd, źle przeczytałem jedno słowo, źle je zrozumiałem i popełniłem błąd. Po krótkiej przerwie jeszcze tego samego dnia zmagali się z zadaniami z języka polskiego. Dla mnie troszeczkę trudniejsza była historia, no bo trzeba było się nauczyć tych dat, poprzypominać sobie różnych królów. Polski był w miarę, podpasował mi temat, to była charakterystyka, trzeba było napisać bohatera, który musiał podejść bardzo decyzję w życiu. No spodobało mi się, nie było to bardzo trudne, trzeba było się skupić. Myślałam, że będzie trudniej na pewno z polskiego, ale... Poszło dobrze? Raczej tak, mam taką nadzieję. Myślę, że opis dobrze mi poszedł, bo była charakterystyka. Trudna praca pisana, była charakterystyka, w której nie zupełnie dobrze się czuję, ale myślę, że dałem radę. Drugi dzień to egzamin z nauk przyrodniczych i matematyki. Trzeciego dnia gimnazjaliści musieli wykazać się znajomością języków obcych. W Krośnie Odrzańskim do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło prawie 100 uczniów. W klasie drugiej, jak i w trzeciej gimnazjum staramy się już dzieci w jakiś sposób motywować, przygotowywać, opracowywać z nimi jakieś materiały. Stąd też każda klasa trzecia ma dodatkowo, oprócz przedmiotów, które ma, dodatkowo obowiązkowe zajęcia z języka polskiego oraz matematyki. Przygotowują się nie tylko mentalnie, a więc do tego, co mają w głowie, ale również praktycznie, jak zbudowany jest test, jakie są zadania, gdzie są zadania otwarte, gdzie są zadania zamknięte, jak należy to przemyśleć, ile czasu potrzeba na to, żeby taki test rozwiązać. I naszym zadaniem jest przygotowanie przez 3 lata gimnazjum uczniów do tego zadania. W tym roku egzamin gimnazjalny odbył się przedostatni raz. Klasy drugie będą klasami trzecimi i oni będą ostatnim rocznikiem uczniów gimnazjów, którzy zdają egzamin. Będzie pierwszy raz, kiedy to nałożą się niemalże 2 roczniki, a mianowicie ci uczniowie, którzy kończą gimnazjum i uczniowie klas ósmych, przyszłorocznych klas ósmych. W całej Polsce egzamin gimnazjalny pisało prawie 350 tysięcy uczniów. Krośnianie uczcili 78. rocznicę mordu katyńskiego. Jeśli my jako pokolenie nie przekażemy tej wiedzy, którą mają
nasi krośnianie, którzy reprezentują seniorów, którzy mieli okazję brać udział w tych wydarzeniach, które były tak tragicznymi w skutkach, czyli pamiętają jeszcze II wojnę światową bądź zsyłki na Sybir, to następne pokolenie będzie czerpało tę wiedzę już tylko z książek, a nie z takiego bezpośredniego przekazu. W spotkaniu udział wzięli nie tylko przedstawiciele władz samorządowych, ale przede wszystkim rodziny osób, które zginęły z rąk czerwonoarmistów. Mój ojciec, który zginął w Miednoje, był zabrany do Ostaszkowa i z Ostaszkowa przewieźli do Miednoje i tam zginął. Po tych wydarzeniach pani Halina ze swoją rodziną została wywieziona na Syberię. Niecałe 4 latka miałam, także nie pamiętam tego, jak to było, tylko teraz wszystko wiem z opowiadania. Znaczy moja mama przekazywała wiadomości, rodzeństwo, bo rodzeństwo starsze ode mnie było. No brat ode mnie starszy o 3 lata, to on nawet pamięta, jak ojca zabierali. Mało pamiętam od razu, jak wywieźli, za mała byłam, żebym pamiętała. Dopiero później, jak już w 1946 roku wróciliśmy do Polski, to dopiero mama szukała przez Czerwony Krzyż tatę. No i nigdzie żadnych wiadomości nie było. Dopiero szok dla mnie był, że nie wrócił, bo ja myślałam, że wróci po wojnie i będzie z nami, a nie wrócił. Podobne historie dotknęły setki tysięcy Polaków. Jesteśmy zobowiązani oddawać cześć, hołd tym, którzy cierpieli, którzy zginęli za naszą obecną, wolną ojczyznę. Także te dni na pewno będą w naszej pamięci, przynajmniej w nas, Sybiraków, dopóki żyjemy. Pani Daniela bardzo dobrze wie, co to znaczy tęsknota za ojczyzną. Razem ze swoją rodziną wiele lat spędziła w Kazachstanie. Według danych NKWD w czasie deportacji z lutego 1940 roku do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię deportowano około 140 tysięcy ludzi. Wśród nich Polacy stanowili mniej więcej 82%. Po dotarciu na miejsce zsyłki zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. Kolejne deportacje obywateli polskich przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 1940 roku. Ostatnią rozpoczęto w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej pod koniec maja 1941 roku. W sumie według danych NKWD w 4 deportacjach zesłano około 340 tysięcy osób. Te wspomnienia są naprawdę smutne. No praktycznie dzieciństwa nie miałam, bo mama ciężko pracowała, żeby wychować, utrzymać przy życiu nas całą czwórkę. 10 lutego 1940 roku na Syberię została wywieziona także rodzina pani Weroniki. Ja nie pamiętam tego czasu, bo ja się urodziłam na Syberii, więc jak ja wróciłam do kraju w 1946 roku z rodzicami, to ja miałam 2 lata. To trudno byłoby, żeby pamiętać. I początkowo nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy w domu, że cokolwiek nas dotknęło. Dopiero jak zaczęliśmy trochę rosnąć, zaczęliśmy tam słuchać, co rodzice czasami mówią, bo początkowo nic nie mówili. A dopiero jak już prawie dorosłam, dopiero wtedy zaczęłam ten temat w jakiś sposób pojmować. Spotkaniem na cmentarzu komunalnym upamiętniono także jeszcze jedną tragiczną kartę w dziejach Polski. 8 lat temu, lecąc na 70. rocznicę mordu katyńskiego w lesie pod Smoleńskiem, rozbił się samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim, jego małżonką oraz przedstawicielami różnych ośrodków władzy na pokładzie. W sumie zginęło 96 osób. To było coś, w co trudno było uwierzyć. Ten poranek sobotni, kiedy te informacje najpierw w strzępkach do nas docierały z mediów, wydawały się jakąś nieprawdopodobną historią, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Wiosną 1940 roku NKWD wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego, wybitni dowódcy i strategzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Krośnieńscy saperzy obchodzili swoje święto. Żołnierze wojsk inżynieryjnych od 1946 roku obchodzą swoje święto 16 kwietnia.
Ustanowiono je na pamiątkę forsowania Odry i Nysy Łużyckiej w 1945 roku. Operację przeprawiania polskich wojskowych, którzy mieli zadać decydujący cios armii hitlerowskiej, zabezpieczało wówczas 25 batalionów inżynieryjnych różnych specjalności. To było największe w historii naszej armii zgrupowanie tego rodzaju wojsk. Podczas forsowania rzek zginęło kilka tysięcy saperów, a sama akcja stała się symbolem ich odwagi i poświęcenia. Co roku święto jest doskonałą okazją nie tylko do wspominania bohaterskich dokonań, ale i do wyróżnienia żołnierzy. Jestem za tym, żeby przede wszystkim szeregowych wyróżniać, bo to jest nasz kręgosłup przede wszystkim i oni najgorszą pracę wykonują. Wojska inżynieryjne zabezpieczają działania wszystkich rodzajów sił zbrojnych i rodzajów wojsk. Wykonują najbardziej złożone prace wymagające specjalistycznego przygotowania i zastosowania różnorodnego sprzętu inżynieryjnego. Saperzy mają przede wszystkim wspierać armię podczas wojny i społeczeństwo w czasie pokoju. Mamy w naszym składzie pasa rozminowania, który chyba wykonuje najbardziej niebezpieczną pracę. Poza tym mamy pododdziały drogowo-mostowe, które możemy budować mosty, wiadukty i kładki. No i pododdziały inżynieryjne, maszyn inżynieryjny, które robią bardzo dobrą pracę w gruncie. W 5. Kresowym Batalionie Saperów służy obecnie ponad 200 żołnierzy. Praca sapera nie jest lekką pracą. Wiadomo, że wiążą się z tym pewne przedsięwzięcia, odpowiedzialność i tak dalej, ale praca sapera, że tak powiem, zobowiązuje przede wszystkim żołnierza do ostrożności podczas wykonywania zadań, odpowiedzialności i zdrowego rozsądku. Praca sapera to jest zobowiązanie wobec ojczyzny. Pani Elżbieta w wojsku pracuje już od 12 lat. Razem z nią w batalionie służy jeszcze 29 pań. Ja jako dowódca kompanii, że tak powiem, no nie jestem postrzegana jako kobieta, tylko jako żołnierz. Oczywiście na taki szacunek wśród żołnierzy trzeba sobie zapracować. Praca, którą wykonujemy, służba ojczyźnie, bo to przede wszystkim trzeba potraktować jako służbę. My nie pracujemy, my służymy. Jest zobowiązaniem wobec ojczyzny, jest dobrem najwyższym. Także ja nie postrzegam się jako kobiety, ja postrzegam się jako żołnierza. Młodzieńcze marzenie o pracy w wojsku spełnia także pan Adam. Zawsze chciałem być w wojsku. Od 8 roku życia jestem harcerzem, zawsze działam. Zawsze jestem w mundurze ubrany, dlatego wojsko to tak zawsze w moim serduszku i tak zawsze chciałem zostać żołnierzem. W tej chwili jestem na szkoleniu przygotowawczym, gdzie dopiero staram się zostać tym saperem. Pan Adam w wojsku jest dopiero od 3 miesięcy, ale wie, że bycie saperem to jest to, co chciałby robić. Od niedawna zaczęliśmy szkolenie specjalisty. Szkolenie podstawowe odbywa się z zakresu musztry, kondycji fizycznej, przystosowania wojskowego. W tej chwili już zaczęliśmy typowe zajęcia saperskie. Uczymy się, jak układać miny, jak podkładać ładunki. Żołnierze wojsk inżynieryjnych stanowią około 8% wszystkich służących w polskiej armii. Sala Tysiąclecia Krośnieńskiego Magistratu po raz kolejny stała się areną ważnych wydarzeń. W tym tygodniu obradował tutaj Zarząd Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego prowadzi bardzo szeroką działalność, zwłaszcza w zakresie legislacyjnym dotyczącym samorządów. Podczas spotkania przewodniczący zrzeszenia, a zarazem prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz oraz jego zastępca burmistrz Krosno-Odrzańskiego Marek Cebula podpisali umowę o współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. To chodzi o pomoc ludziom wykluczonym. To są ważne rzeczy dla samorządów. My to robimy, ale chcemy to robić jeszcze lepiej. Dlatego do współpracy przedstawiciele zrzeszenia zaprosili ludzi, którzy od 15 lat zajmują się tym tematem. Zadeklarowaliśmy z dwóch stron chęć łączenia naszych potencjałów. Chętnie wniesiemy te swoje doświadczenia w tym obszarze, że chętnie włączymy się w duże przedsięwzięcia takie na polu współpracy samorząd-organizacje. Fundacja oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego ma w planach między innymi wspólne działania na rzecz polepszenia kontaktów na linii samorząd-organizacje pozarządowe. Będziemy wspólnie składać projekty, być może będziemy się wspierać w wspólnych inicjatywach. My chętnie włożymy tutaj swoją cegiełkę w postaci na przykład wsparcia, pomocy, doradztwa, jak taki dobry program napisać. W drugą stronę liczymy na to, że my jako organizacja, jeżeli będziemy pokazywać ciekawe inicjatywy społeczne, zaangażowanie mieszkańców, to samorząd chętnie będzie wspierał tego typu działalności, na przykład poprzez rozszerzanie kwot na zadania publiczne, na
konkursy otwarte dla organizacji pozarządowych. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego zrzesza 82 samorządy. Jego główną ideą jest wnoszenie inicjatyw poprawiających jakość stanowionego w Polsce prawa. Są to dla nas istotne elementy, ponieważ ustawodawca wprowadza nowe rozwiązania prawne, które często uderzają w samorządy, nakładając na nie dodatkowe obowiązki, które nie do końca są doprecyzowane w ustawach, a czasami z nich wynikają problemy z realizacją tych ustaw już na terenie naszych samorządów. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego powstało w listopadzie 2014 roku w wyniku zmiany nazwy oraz charakteru Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego. Poznajemy Ojcowiznę to ogólnopolski konkurs turystyczno-krajoznawczy, którego głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania ziemi ojczystej. W tym roku na nasz konkurs wpłynęło 7 prac ze szkół powiatu krośnieńskiego, autorstwa 11 uczniów pod opieką 4 opiekunów. Po raz trzeci w konkursie wzięła udział Hania Samulska. Pierwszym razem dotarłam do województwa na ogólnopolski, ale na ogólnopolskim nic nie zdobyłam, za to za drugim razem aż doszłam do ogólnopolskiego i zajęłam pierwsze miejsce, a za trzecim razem teraz tutaj do województwa i zobaczymy, co będzie dalej. W tym roku Hania przygotowała pracę razem ze swoją młodszą siostrą Olą. Ja jak Hania pisała pracę i jeździła na te konkursy, gdzie zajęła pierwsze miejsce, mnie to tak zachęciło, że ja też bym chciała brać udział w tym konkursie. Debiut w konkursie i to od razu z sukcesem zaliczyła również Ewa, która przygotowała pracę o parkach narodowych. Wiele razy jeździłam z moją mamą i z moim tatą po parkach narodowych. Uwielbiam zwiedzać nowe miejsca i później wspominać to, jak będę starsza i mogę patrzeć, jak byłam młodsza i chodziłam po parkach. Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 15 maja, zakwalifikowała się także Wiktoria Sosnowska. Zrobiłam pracę o zabawach naszych rodziców. Amelia Ratajczak przygotowała natomiast pracę o studiu tańca Etna. Chciałam zaprezentować to, co robię na co dzień, czyli taniec i moją pasję. No i przy tym mogłam wygrać fajne nagrody, no i wziąć udział w takim ciekawym wydarzeniu. Jeżeli będę miała możliwość, no to oczywiście będę dalej próbowała swoich sił za rok. Do etapu wojewódzkiego trafiło 5 prac. Oprócz wspomnianych powiat krośnieński będą reprezentowały jeszcze 2 filmy o Euromieście i Kościele w Białkowie. Bardzo fajnie, że dzieci sięgają do korzeni, do swoich dziadków, pradziadków, do swoich rodziców, do zdarzeń, które miały miejsce w ich miejscowości. Tym wszystkim dzieci żyją, w tym żyje ich dom, bo to są rodziny, gdzie się rozmawia, gdzie się wymienia z dziećmi różnymi spostrzeżeniami, uwagami i to są właśnie te domy wielopokoleniowe. Konkurs Poznajemy Ojcowiznę odbywa się w Polsce od początku lat 90. W powiecie krośnieńskim został zorganizowany po raz 10. O tym, że krośnianie lubią dbać o formę, nie trzeba nikogo przekonywać. Wystarczy wspomnieć o biegach, podczas których mieszkańcy gminy osiągają duże sukcesy. Warto także spojrzeć na te zdjęcia. Zostały zrobione w piątkowy poranek kilka tygodni temu. Sport w życiu krośnian jest więc obecny na dobre. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w Krośnie Odrzańskim powstało nowe miejsce, w którym będzie można szlifować formę. Znajdziemy saunę, zajęcia grupowe, obszerną strefę siłową, wykwalifikowaną kadrę, no i strefę chill out, w której można też napić się kawy, wypić szejka proteinowego, bo suplementy też tutaj mamy w ofercie. Dlatego bardzo się cieszę jako trenerka personalna. Jestem z tego dumna, ponieważ w końcu takie miejsce tutaj powstało dla wszystkich mieszkańców. Nowe miejsce na sportowo-rekreacyjnej mapie Krosno-Odrzańskiego jest otwarte dla każdej grupy wiekowej. Nawet jeżeli osoba małoletnia, która nie ukończyła 16 roku życia, może już tutaj za zgodą rodzica trenować, jak również seniorzy, którzy znajdą dla siebie sprzęt troszeczkę lżejszy, sprzęt, który ułatwi rehabilitację na przykład, który przyniesie ulgę w bólach kręgosłupa. Swoich sił na nowym sprzęcie, pomimo braku odpowiedniego stroju, spróbował także Grzegorz Garczyński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego. Dobra, to już spieszamy.
Przyspieszyła także rewitalizacja Dolnego Miasta. Przypomnijmy, że pierwszy etap, czyli remont budynku przy ulicy Pocztowej i powstanie mieszkań komunalnych oraz remont ciągów pieszych powoli stają się faktem. Rewitalizacja to jednak nie tylko odbudowa, to także zmiany w sferze społecznej czy mentalnej, a otwarcie tego miejsca bardzo dobrze wpisuje się w założenia rewitalizacyjne. Jest to kolejny etap, w którym zmienia się Dolne Miasto. Mówimy od lat o rewitalizacji Dolnego Miasta, mówimy o kolejnych przedsięwzięciach, o planach, o środkach, jakie zostały już pozyskane. Natomiast sektor prywatny również w Dolnym Mieście inwestuje i widać, że to miejsce, ta siłownia również wzbogaca ofertę właśnie Dolnego Miasta, obszaru rewitalizowanego. W nowej siłowni każdy z amatorów zdrowego stylu życia powinien znaleźć coś dla siebie. Mamy 70 maszyn, więc może hipotetycznie ćwiczyć 70 osób. Do tego mamy jeszcze oczywiście są hantle, mamy jeszcze sztangi, mamy 7 ławeczek. Także no myślę, że te 50-60 osób w komfortowych warunkach może tutaj przebywać. Poza tym ludzie coraz bardziej dbają o swoje zdrowie, a ćwiczenia fizyczne są nieodzownym tego elementem. Ta branża cały czas się rozwija, jest tendencja taka wzrostowa tej branży, bardzo wzrostowa. Ludzie się interesują swoim zdrowiem, mają coraz większą świadomość po prostu jak postępować, żeby żyć lepiej, żyć zdrowiej. Nowa siłownia to pierwsze tego typu miejsce w Dolnym Mieście. Funkcjonariusze z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym przerzutem obywateli z Syrii, Iranu i Iraku z terytorium Turcji do Niemiec. Przemyt odbywał się tak zwanym północnym szlakiem bałkańskim. W wyniku współpracy ze służbami Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji udało nam się zlikwidować międzynarodową grupę przestępczą. Grupa ta przerzucała, jak już powiedziałem, obywateli Syrii, Iranu i Iraku z terytorium Turcji poprzez terytorium Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, a następnie Czech i Polski do Niemiec. Za przerzut obywatela Syrii, Iranu lub Iraku pobieranie oni opłatę od 5 do 8 tysięcy euro. Jak ustalili nasi śledczy, grupa mogła przerzucić nawet kilkuset cudzoziemców. Nam udało się zatrzymać łącznie prawie 200 cudzoziemców. Wspólne działania służb doprowadziły do zatrzymania 10 członków grupy. Na terenie województwa lubuskiego zatrzymaliśmy 2 obywateli Bułgarii oraz 2 obywateli Turcji, członków tej międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej. Zatrzymanym osobom grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Krośnieńska Książnica zaprasza na kurs o finansach w bibliotece. O finansach w bibliotece to program skierowany do osób w wieku 50+, na który serdecznie zapraszam do Krośnieńskiej Biblioteki już po raz drugi. Dotychczasowa edycja cieszyła się ogromnym powodzeniem. Mam nadzieję, że tegoroczna również okaże się sukcesem. Na szkolenie można zapisać się do 25 kwietnia. W trakcie kursu uczestnicy dowiedzą się wielu przydatnych informacji związanych z finansami. Kurs o finansach w bibliotece jest skierowany do osób po 50 roku życia, głównie po to, żeby mogli sprawnie obsługiwać konta bankowe, nie bać się zaciągania kredytów i korzystać z jak najbardziej korzystnego ubezpieczenia na życie. Program o finansach w bibliotece jest realizowany przez Narodowy Bank Polski i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dwa do zera zakończyło się spotkanie Tęczy Homanit Krosno-Odrzańskie z Koroną Kożuchów. Po kilku meczach, z których Multicolores wracali bez punktów, w końcu udało się zdobyć upragnione 3 oczka. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Pierwszy raz piłka trafiła do bramki Korony Kożuchów w 52 minucie. Gola strzelił Paweł Cierech po podaniu Mateusza Hałampca. Zwycięską bramkę strzelił w 75 minucie Hałambiec po dograniu Marcina Pieca. Dzięki wygranej Tęcza wróciła na 3. miejsce ligowej tabeli. Należy jednak pamiętać, że zarówno 4. Dąb Przybyszów, jak i 5. Syrena z Bąszynek mające 2 punkty mniej mają również po jednym meczu zaległym. Już w sobotę Tęcza Homanit Krosno-Odrzańskie podejmie u siebie Arkę Nowa Sól. Początek spotkania na boisku przy Pocztowej o 16:00.
Szanowni Państwo, przed nami piękny i słoneczny weekend. Sobota i niedziela szykują dla nas prawdziwie letnie temperatury. W sobotę termometry wskażą 26 stopni Celsjusza, w niedzielę nawet 28. W poniedziałek niestety załamanie pogody. Synoptycy przewidują 16 stopni Celsjusza i duże opady deszczu. Miłego weekendu!